Wystawa powstała wraz z Fundacją OP139, która profesjonalnie pomaga rodzicom po stracie dzieci nienarodzonych. Około półtora roku temu pani Asia Sadowska, prezes Fundacji, skontaktowała się ze mną i przedstawiła taki na początku bardzo, bardzo wstępny plan właśnie wykonania takich sesji zdjęciowych właśnie dla rodzin, którymi opiekuje się Fundacja. Oraz później w planie był też wernisaż oraz wykonanie kalendarza. Rodziny, które zgłosiły się do sesji, myślę, że w większości były to rodziny właśnie, którymi Fundacja jakby w pewnym sensie opiekowała się, bądź one przeszły przez Fundację, ponieważ one na pewno temat straty miały już w jakiś sposób przepracowany. Wiadomo, jest to trudny temat i też nie da się na sesji już później uciec od tego tematu, prawda? Więc jakby poruszaliśmy na sesjach mocno tą stratę, były różne czy rekwizyty, czy właśnie rozmowy przede wszystkim dotyczące tego tematu. Więc były to właśnie rodziny, które już jakby miały pewien etap tutaj przechodzenia przez tą stratę za sobą. Także te rodziny zgłaszały się do mnie bądź do pani Asi. Później jakby też były przekierowane do mnie. Później przed samymi sesjami były to rozmowy telefoniczne, długie, takie dość otwarte, gdzie omawialiśmy, jak to będzie wyglądało, prawda, na ile też te rodziny będą chciały pokazać się z tą stratą. Ten temat też mnie jakoś w pewnym sensie, znaczy dotknął, poruszył, prawda? Jest to jednak, jest to ludzkie cierpienie, dotykanie takie bezpośrednio, prawda? Wiedziałam, że na sesji będziemy o tym rozmawiać, będą rodzice wracać do tego tematu, także też nie wiedziałam do końca, jak te rodziny zareagują. Dlatego też mieliśmy dość mocno ten temat przedyskutowany telefonicznie. Umawialiśmy też motywy, jakie po prostu pokażemy na zdjęciach. Ja miałam wstępną listę różnych motywów, które możemy sfotografować. Rodziny też swoje przedstawiały. Chodziło też o to, żeby jakby tutaj zgrać się z tą wrażliwością rodzin, żeby jakby nie pokazywać czegoś, czego one nie będą chciały, co może im się pokazać, co może być dla nich po prostu bardzo bolesne. Na sesji też było dużo emocji. Były uśmiechy dzieci, ponieważ większość rodzin na sesji były już z dziećmi, z rodzeństwami tych dzieci utraconych, więc było dużo radości, śmiechu, ale też widziałam ukradkiem właśnie wycierane łzy, czy pożegnania, nawet symboliczne pożegnania. Także myślę, że też dla tych rodzin te sesje były czymś ważnym, czymś wartościowym na pewno. Chodziło mi głównie o to, żeby też jakby dołożyć, powiedzmy, tą swoją cegiełkę do tutaj wzrostu świadomości społeczeństwa, dotyczącej tego, że z jednej strony życie ludzkie od poczęcia jest wartościowe i ma godność, niezbywalną godność, a z drugiej strony rodzice, którzy takie dzieciątko stracili, i to jest nieważne, czy to jest, nie wiem, w połowie ciąży, czy to dziecko miało kilka tygodni, mają oni prawo do swojej żałoby, do swojego cierpienia, bólu. Mają też prawo do pomocy, w takiej fachowej, profesjonalnej pomocy, właśnie jaką tutaj otacza ich Fundacja OP139. I też w końcu mają prawo do takiego dalej radosnego życia, jednak w pełni nadziei, pogodzenia się z tym, przepracowania tematu. Co myślę, udało mi się też częściowo pokazać na sesji, ponieważ w zdjęciach też, z tych zdjęć bije, mam wrażenie właśnie, zresztą taki był też zamysł, ta radość, ta nadzieja, taka ufność.